Za metr pobranej wody i odprowadzenie metra ścieków mieszkańcy do tej pory płacili mniej niż 9 zł. Poprzednia korekta opłat była naprawdę symboliczna, ale tę najnowszą już da się odczuć w kieszeni. Ta cena miała obowiązywać do 1 lipca, jednak na kilkanaście dni przed tym terminem PEWiK wprowadził nowy cennik. Poprzednia taryfa, tak jak i obecna, obowiązuje na okres 3 lat. Weszła w życie 2 lipca 2021 roku, natomiast ani w ustawie, ani jakby w samej decyzji nie ma daty końcowej obowiązywania tej decyzji, jakby taryfy. Ustawa mówi wprost, że taryfa obowiązuje do momentu zatwierdzenia kolejnej taryfy. W naszym przypadku to formalne zatwierdzenie nastąpiło w końcówce maja, bo wtedy została jakby wydana decyzja, natomiast do wejścia w życie taryfy jest jeszcze potrzebna publikacja tej decyzji dyrektora Wód Polskich w BIP-ie. Ta publikacja nastąpiła 10 czerwca, stąd też zgodnie z ustawą taryfa wchodzi w życie po 7 dniach od opublikowania decyzji zatwierdzającej taryfę, czyli od 18 czerwca w naszym przypadku. Przez najbliższe 12 miesięcy za pobraną wodę będziemy płacić w Suwałkach 3,84 zł netto od każdego metra sześciennego. Po upływie kolejnych 12 miesięcy cena według nowej taryfy podskoczy o kolejne 8 groszy, a za 2 lata o kolejne 9 groszy. Ostatecznie w lipcu 2026 roku stawka przekroczy 4 zł za metr. Do tego doliczyć jeszcze trzeba 8% VAT. Odprowadzenie ścieków również drożeje. W pierwszych 12 miesiącach za każdy metr zapłacimy 6 zł i 56 groszy plus VAT. Kolejna informacja jest lepsza. W drugim i trzecim roku obowiązywania najnowszej taryfy ścieki będą tanieć. W naszym przypadku na koszt ścieków duży wpływ ma jakby koszt amortyzacji, czyli to jest rozłożenie w czasie jakby kosztów inwestycyjnych i w naszym przypadku właśnie te koszty amortyzacji dotyczące kanalizacji sanitarnej z biegiem lat będą malały, w związku z tym posługując się kalkulacją wniosku taryfowego musieliśmy tak, a nie inaczej te koszty ukształtować, co nie oznacza, że będziemy taniej odczyszczać ścieki, bo zdajemy sobie chyba wszyscy sprawę z tego, że koszty z roku na rok rosną. Ja mam nadzieję, że te koszty nie będą rosły w tych kolejnych 3 latach tak gwałtownie jak w poprzednich.